Minęło kilkanaście godzin od zamachu w Bostonie. Chaos informacyjny trwa nadal, to jest typowa sytuacja dla takich wydarzeń. Przez pierwsze kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin trudno się zorientować, które informacje są prawdziwe, które nie. Dlatego przestrzegam przed wydawaniem jakichkolwiek wyroków i orzekaniem na przykład na temat tego, kto stoi za zamachem w Bostonie. Są poszlaki wskazujące na to, że wykonawcą tego zamachu i organizatorem byli raczej Amerykanie, raczej ludzie z wewnątrz, a nie z zewnątrz, na przykład islamscy terroryści, ale to wszystko się może jeszcze zmienić. Proponuję poczekać co najmniej kolejne 24 godziny. Być może wtedy od FBI i z Białego Domu i z władz amerykańskich, z władz Bostonu dowiemy się czegoś więcej. Póki co śledźmy informacje, czytajmy o ludziach, którzy ucierpieli w wyniku tego zamachu, ale nie wyciągajmy z tego żadnych wniosków.